Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Nagrywam ten film wieczorem w niedzielę, co jest pewnego rodzaju wyjątkiem, dlatego że zwykle nie nagrywam w niedzielę, ale już w piśmie Pan Jezus powiedział, że zadał pytanie faryzeuszom, czy można zrobić w szabat coś dobrego, czy coś złego. Więc mam nadzieję, że tym filmem zrobię coś dobrego, więc jakby czuję się usprawiedliwiony. Powiem Wam tak, byłem na pielgrzymce mężczyzn w Piekarach Śląskich. Ciekawe w ogóle wydarzenie, nawet prawda, muszę powiedzieć, że kamera mnie kocha, bo zostałem poproszony o udzielenie wypowiedzi dla telewizji Trwam. W ogóle cała sprawa jest dosyć ciekawa, więc być może nagram o tym odcinek Zero Ibu, o tej pielgrzymce, bo mam parę przemyśleń fajnych. Tak mi się wydaje, czy dla mnie ciekawych. Natomiast tam jakby uderzyło mnie kazanie, które wygłosił kardynał Zenon Grocholewski. Kardynał, który non-stop, znaczy przez większość czasu przebywa w Watykanie, tam w ogóle jest szychą dosyć wysoką. Bardzo dobre kazanie i było o tym, w nawiązaniu do drugiego czytania, było o odpowiedzialności za słowo. I generalnie było, że oczywiście wiadomo, że takim jakby największym grzechem, którym można językiem zrobić, jest kłamstwo. Że grzechem też może być milczenie wtedy, kiedy trzeba mówić. I tutaj poczułem się, że tak, oczywiście to w tej sprawie właśnie Dziełak kontra Ciechan, czy Ciechan kontra Dziełak, nie milczałem, więc tu się poczułem jakby usprawiedliwiony czy utwierdzony w swoim przekonaniu. Natomiast było też podkreślone, że powiedzenie tylko połowy prawdy, nawet jeżeli to jest prawda, to czasem też jest kłamstwo, albo czasem to też jest źle. Zresztą w waszych komentarzach też się pojawiały takie opinie, że przedstawiłem tylko jedną stronę medalu, nie przedstawiłem jakby strony z punktu widzenia Ciechana, nie zadzwoniłem do Ciechana, nie zweryfikowałem faktów i tak dalej. Powiem Wam tak, uczciwie, nie zadzwoniłem, raz, że dlatego, że po prostu obawiałem się, że w trakcie rozmowy mogłaby się rozmowa tak potoczyć, żebym miał związane ręce i po prostu nie mógł nagrać tego wideo, a uważałem, że należy ten temat poruszyć, uważałem, że jest ważny i uważałem, że no nie mogę tego odpuścić. Ale faktem jest, że przedstawiłem tylko to, co było na niekorzyść Ciechana. No i z tego, co widzę, co się dzieje w mediach społecznościowych, Ciechan na tym dużo stracił. Ponieważ, tak jak mówiłem przy nagrywaniu tego filmu, nie było moim celem zaszkodzenie Ciechanowi, a zwrócenie uwagi na pewien problem i jakby wywarcie presji, żeby opamiętano się w Ciechanie, wobec czego postanowiłem teraz nagrać jakby tę brakującą drugą stronę medalu. Zacznę od tego, że w waszych komentarzach na Facebooku bardzo często przewija się taka fraza, że Ciechan postąpił, czy zachował się tak jak koncerny, że postąpił typowo jak koncerny, nie liczył się z piwowarem, no i tak dalej, i tak dalej. Otóż jest wprost przeciwnie. Właśnie dlatego, że Ciechan, czy Browary Regionalne Jakubiak, to jest firma rodzinna, to jest firma, która jest prowadzona w sposób, w jakich jest wiele firm rodzinnych w Polsce prowadzonych, czyli jest właściciel, i jest tak naprawdę władza w dobrym i złym tego słowa znaczeniu autorytarna. To jest władza jednego człowieka. To nie jest zarząd, to nie są komórki odpowiednie do... Tam pojawiły się takie opinie, kto wam robi PR na Facebooku, kto wam robi, czemu nie macie sztabu kryzysowego, bo nie mają, bo to jest firma rodzinna. Tam wszystkie decyzje podejmuje właściciel, czyli pan Marek Jakubiak. Tam nie ma żadnej komórki odpowiedniej za
PR w internecie. Tam nie ma żadnej komórki przygotowanego sztabu kryzysowego, co by się stało, gdy wyjdzie jakiś kryzys w internecie. Kryzysy, jak wszyscy wiedzą, wybuchają zawsze w weekendy i sytuacja była taka, że właściciela Ciechana, czyli Marka Jakubiaka, ściągano z urlopu. I on do mnie zadzwonił, kiedy ja byłem w Poznaniu przed jakby wystąpieniem swoim. Zadzwonił, powiem szczerze, spodziewałem się, że zadzwoni w innym tonie, a rozmowa przebiegała naprawdę w dobrej atmosferze i z dostrzeżeniem problemu. Znaczy, wydaje mi się, że nie zdawano sobie sprawy z tego, co się może stać, jeżeli zmienią tą etykietę. W ogóle nie brano takich rzeczy pod uwagę. Czyli argument o tym, że Ciechan zachował się jak koncern, jest kompletnie chybiony, bo w koncernie taka rzecz by się nie stała. W koncernie, czy tam, gdzie za publicity w internecie odpowiada wyspecjalizowana agencja PR-owa, taka rzecz by się nie stała. Ale różnica jest właśnie taka, że to, że jest właściciel, to, że ktoś wkłada w to swoją jakby energię, jest to całym jego życiem, to niestety jest związane z tym, że nie potrafi się oddzielić emocji od biznesu. Emocje niestety są złym doradcą w biznesie. I moim zdaniem u podłoża tego kryzysu leżały emocje. Też było wspomniane w waszych komentarzach, że nie wyjaśniłem, o co chodziło z tym, co było powodem, że Ciechan postanowił zmienić, czy że pan Marek Jakubiak postanowił zmienić etykietę. Otóż powodem tego było to, że na komentarze w internecie, które docierały do Czesława Dziełaka, że kolejna warka, któraś tam, druga czy trzecia, Grand Prix, jest gorsza niż pierwsza. On się od tych komentarzy zdystansował i powiedział, że tak naprawdę on nie ma wpływu na to, jak to piwo jest ważone. W domyśle, bo to też nie było powiedziane wprost, bo nie był przy ważeniu tych drugiej, trzeciej warki, a przy pierwszej był. I tutaj jest pewne pomieszanie pojęć, bo tak naprawdę obecność Czesława Dziełaka przy pierwszej warce ograniczała się do dostarczenia receptury, która tak naprawdę receptura nie jest recepturą, którą można od tak dać piwowarom i róbcie, ważcie. Nie, tą recepturę trzeba przeliczyć, tą recepturę trzeba dostosować do wydajności ważeń i tak się robi zawsze. Tak się robiłoby, czy będzie się robiło w przypadku ważenia piwa w Widawie, które zwyciężyło w konkursie, bo się nie da. Jednak garnek 20-litrowy w domu, a ważelnia kilkudziesięciohektolitrowa czy 100-hektolitrowa to są dwa różne browary. Każdy piwowar domowy, który otworzył browar czy przeszedł na browar kontraktowy, wam to potwierdzi. Nie ma prostego przełożenia, że bierzesz recepturę z domu i gotujesz piwo. Więc w pewnym sensie argumentacja Ciechana jest taka, że to jest receptura, którą opracowali na podstawie receptury zwycięskiej piwowarzy Ciechana. Ale jest inna kwestia, że prawdą jest, że Czesław Dziełak przy tej pierwszej warce nie mógł w żaden sposób pomóc. On po prostu tam był, żeby być ze względów PR-owych, tak? Czyli żeby zrobić zdjęcia, żeby był w dniu ważenia. Natomiast to nie jest tak, że on coś może zmienić, że on, nie wiem, coś dopilnuje. Także to, że pierwsza warka wyszła super, a druga nie wyszła super, to ani tu nie jest zasługa, w przypadku pierwszego piwa, zasługa Czesława, ani w przypadku drugiego nie jest to wina Czesława. Problem polega na tym, że kiedy wszyscy chwalili piwo, że pierwsze piwo było super, to no przecież Czesław nie mówił, ale to nie moja wina, znaczy, ale to nie moja zasługa, bo to tak naprawdę wszystkie wasze pochwały należą się ekipie Ciechana. Natomiast przy tym drugim piwie, no z oczywistych względów, no zachował się po ludzku po prostu, no powiedział, no słuchajcie, no co ja mogę? No nie moja wina, mnie nie było nawet przy tym ważeniu. Tyle, że to jest pewnego rodzaju nielojalność i ja rozumiem,
Rozumiem emocjonalne podejście właściciela browaru, który mówi, no kurde, dogadaliśmy się z gościem, wypłaciliśmy mu kasę, robimy mu nazwisko na etykiecie, robimy mu reklamę, a gościu nam się odcina od tego na swoim Facebooku. I teraz, w normalnej firmie, źle mówię, nie w normalnej firmie, w dużej firmie ktoś by pomyślał, dobra, olejmy to, ile osób to przeczyta. Szkoda w ogóle ten temat ruszać. Natomiast w firmie, w której właściciel podejmuje wszystkie decyzje, podjęto decyzję pod wpływem emocji i stwierdzono, że kurde, no jak gościowi nie podoba się to, że jak on mówi, że nie ma go przy ważeniu, więc jakby my żeśmy spierdzielili sprawę jako browar Ciechan, no to jak jego to boli, jak on się wstydzi za to piwo, no to usujemy jego nazwisko. I to było na tej zasadzie, taki był impuls. Taki był impuls do tej decyzji. Moim zdaniem zły, bo to nie jest tak. To jeżeli rzeczywiście w waszych komentarzach padła taka propozycja, to jeżeli tak, to trzeba było zadzwonić do Czesława i powiedzieć, jeżeli panu się to nie podoba, jeżeli pan uważa, że nie wiem, szargamy pana nazwisko tym piwem, to może ustalmy, że pana nazwisko zniknie. I wtedy byłoby, bo wtedy Czesław mógłby się wypowiedzieć, że tak uważam, gwaźcie sobie Grand Prix, bo macie do tego prawo no, do końca, albo mógłby powiedzieć inaczej. Mógłby powiedzieć, słuchajcie, uważam, że robicie lipę i gwaźcie sobie swoje piwo, ale nie pod marką Grand Prix, ja nie chcę z tym nic do czynienia. Albo by powiedział, słuchajcie, było jak było, napisałem co napisałem, przepraszam, ale moje nazwisko jakby chcę, żeby było, bo czuję się związany z tym piwem, jest to jakaś promocja dla mnie, zamierzam otworzyć browar za, nie wiem, za pół roku, za rok, za dwa, więc generalnie jest to dla mnie dobrze, jeżeli ta informacja się pojawia na etykiecie. Takiej rozmowy zabrakło, była po prostu emocjonalna decyzja właściciela browaru, który stwierdził, że jak tak, no to do widzenia. I ja to rozumiem. Ja to rozumiem, bo nie wiem, czasami tak w takich dyskusjach jakby akademickich, na przykład przewija się taki temat lojalności pracownika wobec firmy. W Polsce jest z tym tragicznie, tragicznie. Bardzo wielu pracowników o swoich firmach mówi, człowieku, co tu się wyrabia, co oni tu dają do tych parówek, co tu się dzieje, co do tego piwa sypiemy, co ten, to jest, człowieku, dramat. To jest nagminna praktyka w Polsce i mnie to na przykład bardzo wkurza. I nie wiem, czy żeście słyszeli, kiedyś był taki przykład, że była sytuacja, że w Stanach zwolniono kierowcę pracującego dla Coca-Coli za to, że chyba gdzieś wrzucił zdjęcie, jak pije Pepsi. U nas się oczywiście pojawiły głosy, że no jak to, przecież gościu sobie w prywatnym czasie może robić co chce, przecież on nie jest jakimś niewolnikiem, jakimś chłopem pęszczyźnianym, jakimś niewolnikiem z wypalonym piętnem Coca-Coli na łopatce, a ja uważam, że jeżeli ktoś pracuje w Coca-Coli, a jej głównym wrogiem jest Pepsi, no to nie ma bata, nie może pić Pepsi. On nie może uważać, że Pepsi jest lepsze niż Coca-Coli. Nie może. A jak uważa tak, powinien się zwolnić z Coca-Coli, pójść pracować do Pepsi. W Polsce niestety tak nie jest. W Polsce nie ma lojalności pracownika wobec firmy, w której pracuje. Problem jest tylko taki, że Czesław Dziełak nie jest pracownikiem browaru Ciechan. Tutaj tego chyba nie wziął pod uwagę Marek Jakubiak. I z tego wynika to, że ta decyzja podjęta pod wpływem emocji, ludzka, bardzo ludzka decyzja, decyzja jakiegoś rozczarowania, że prawda, ta współpraca z piwowarem domowym nie wygląda tak, jak sobie wyobrażano w browarze, mimo że, tak jak powiedziałem, były niedociągnięcia też ze strony browaru. Ale z ich strony wyglądało to tak. Zapłaciliśmy 5 tysięcy, daliśmy więcej niż Grupa Żywiec, która jest wielkim koncernem i tak dalej. Oczywiście można chodzić w szczegóły, że się okazało, że to 5 tysięcy brutto, a nie netto, ale z punktu widzenia browaru, czy właściciela, oni się poczuli, że okazano im niewdzięczność. Bo oczywiście można powiedzieć, browar Ciechan zarobił dużo więcej na Grand Prix, niż wypłacił tej nagrody. Tak zakładam. Ale wypłacając tę nagrodę, nie wiedział, czy zarobi.
równie dobrze mogła być spektakularna porażka, a mógł być hejt, że piwo jest beznadziejne, mogła być wtopa po prostu. Więc podejmowali jakieś ryzyko. I dlatego, że browar jest firmą rodzinną, że browar jest firmą dowodzoną czy zarządzaną przez ludzi z krwi i kości, którzy mają swoje emocje, to się stało, jak się stało. Gdyby to była spółka akcyjna, w której jest zarząd, w której jest rada nadzorcza, w której jest komórka marketingu, komórka public relation, komórka jeszcze jakaś inna, to prawdopodobnie do takiej sytuacji by nie doszło. Bo ktoś by powiedział, słuchajcie, okej, może gościu się zachowuje nielojalnie wobec nas, pisząc coś takiego, ale odrzućmy emocje, tak? Napiszmy do niego, żeby tego nie robił, być może posłucha, być może nie posłucha, ale lepiej to ignorować, bo reagując na to, tylko sprawimy, że sprawa się rozleje na cały internet. Ciechan ma na Facebooku followersów 35 tysięcy. To, co się stało po tym moim filmie, sprawia, że 35 tysięcy bardzo wiernych fanów Ciechana dowiedziało się o całej sprawie. Profil i informacje, które się pojawiły na profilu Czesława Dziełaka prywatnym, znało kilkadziesiąt osób, kilkaset góra. Więc bezsensem było rozpętywanie z tego powodu afery. Ale właśnie dlatego, że to jest ludzkie, to stało się, jak się stało. Więc i tutaj też ta cała reakcja, czyli to oświadczenie, które się ukazało w sobotę pana Marka Jakubiaka, świadczy o tym, że dalej te emocje żyją, tak? Dalej te emocje kierują Ciechanem i źle kierują. Ze swojego punktu widzenia mówię, z dobrej jakiejś woli, źle kierują. Ale one świadczą właśnie o tym, że to nie jest bezduszność, że to nie jest cynizm, to jest właśnie zbytnie traktowanie tego emocjonalnie, nie wiem, sercem swoim, traktowanie tego jako osobistej zniewagi, jako osobistego jakiegoś despektu, czegoś, co się domaga jakiejś reakcji gwałtownej. I tu jest problem. Moim zdaniem wyjście z całej sytuacji jest... Znaczy widzę wyjście z sytuacji jedno. Na pewno należy porozmawiać, bo rzeczywiście, jeżeli piwowar domowy Czesław Dziełak nie życzy sobie, żeby na jego nazwisko wiązano z piwami, które są... Bo, aha, jeszcze jedno. Pojawiły się takie informacje, że bo to o to chodzi, że mieli dobrą recepturę, potem ją zaczęli zmieniać, żeby obniżyć koszty. To nie jest tak. To nie jest tak. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zrobi tak, że uważyli piwo według receptury, którą dostali, czy tam przerobionej, użyli chmieli amerykańskich, takich śmakich, owakich, piwo odniosło super sukces, nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, dobra, to teraz sypniemy marynki zamiast citry, zamiast centeniala pójdzie lubelski, a zamiast simko damy magnum i ciemny lud to kupi. No nie, tylko że niestety to jest browar rzemieślniczy, nie rzemieślniczy, to nie jest browar sterowany w komputerze, gdzie wszystko jest zawsze ceteris paribus. Czyli co wsypiemy, zawsze będzie identyczny efekt. Nie będzie, bo ktoś gdzieś coś mógł nie dopilnować. Pojawił się diacetyl, pojawiły się jakieś inne rzeczy. Wydaje mi się, że nie znam sprawy. I oczywiście jakbym się zapytał, czy jakbyście się zapytali, no powiedzą, że cały czas jest sama receptura. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład, jeżeli się okazało, że jakiegoś chmielu nie ma na rynku, no to sorry, nie przeskoczysz tego, tak? Czyli jak zabrakło, dajmy na to, w sklepach, nie wiem, jakiegoś tam Simco i dali za to więcej Amarillo, no to jest jakaś zmiana receptury, ale niestety życie stawia przed nami ciągle nowe wyzwania. No i albo przestajesz ważyć, czekasz, aż się Simco pojawi, albo ważysz i liczysz na to, że to Amarillo dobrze zastąpi to Simco.
Więc raczej argument o tym, że cynicznie postanowiono obniżyć koszty, ważyć byle co i jechać na opinii, też należy włożyć między bajki. Tylko że niestety nie ma takiej stałości w browarze typu Ciechan z otwartą fermentacją, z różnymi rzeczami. Tak samo jak nie ma takiej stałości w Widawie. No słuchajcie, ja to wam mówię z własnego doświadczenia. Ważymy w orkę, ważymy z tymi samymi proporcjami, nic nie jest zmienione. Dodatkowo nawet dodajemy więcej chmielu, bo wcześniej dawaliśmy chmiel powiedzmy w granulacie, teraz poszedł chmiel w szyszce, więc dano go więcej i efektu nie ma. I nikt nie wie dlaczego. I shit happens, no. I piwo nie jest złe, nie jest zepsute w żaden sposób, no ale aromatu nie ma takiego jak przy pierwszej warce. Jest rozczarowanie. I tutaj nie dam sobie nic uciąć, ale stawiam, prawda, orzechy przeciwko kamieniom, że nie było złej woli w tym, czy premedytacji w tym, że obetniemy koszty, zmienimy surowce i będziemy jechać na opinii, bo ludzie się nie poznają. Nie! Zrobiono tak jak było w pierwszej warce, ale coś poszło źle. Chociażby ten cholerny diacetyl. Dowodem na to nie będzie to, że te warki się przeplatały, tak? Ta, powiedzmy, ta, na którą narzekał Czesław w lutym czy styczniu, potem były przecież fenomenalne warki Grand Prix. Poczytajcie sobie komentarze na Browarbizie. Więc odsądzanie browaru Ciechan od czci i wiary, od tego, że zachowali się jak koncern, od tego, że cynicznie zmienili recepturę, od tego, że są jakby nieludzcy, jest nieprawdziwe. Oni są właśnie za bardzo ludzcy. Oni są za bardzo, podlegają tym wadom, które ma człowiek, czyli niestety emocjom, czyli niestety jakiemuś takiemu źle pojętemu może poczuciu honoru, czy może urażonej dumy. Te rzeczy grają. I tutaj jest problem. Więc moim zdaniem wyjście z sytuacji jest takie, że po pierwsze należałoby przeprowadzić uczciwą rozmowę i się dowiedzieć, na czym stoimy. Czy Czesław życzy sobie, żeby jego nazwisko było na etykiecie, czy nie? Czy po tej całej aferze jest na przykład obrażony, w ogóle nie chce gadać? Wypadałoby, nie wiem, w ramach jakby przeprosin wysłać mu jakieś piwo, no nie wiem, no zadzwonić, zagadać. Po drugie, należałoby, bo tutaj też pojawiały się z waszej strony zarzuty wobec mnie, że ja nie wziąłem pod uwagę tego, czy na kontrze się pojawia nazwisko Czesława. Otóż, rzeczywiście nie wziąłem, ale patrząc na komentarze zakładałem, że się nie pojawia. No i z mojej rozmowy z panem Markiem Jakubiakiem wynika, że się nie pojawia, bo tam się pojawia informacja, że to jest piwo, które wygrało pierwszy konkurs warszawski, ale nie, że zostało uważone przez Czesława Dziewa, tylko że zostało uważone przez Piwowara Domowego. Zresztą zobaczcie sobie na opis piwa na stronie browaru Ciechan. Tam też jest opisane dużo, że warszawski konkurs, że Piwowar Domowy, że tośmo owo, ale nie ma dwóch słów Czesław Dziełak. A nie ma ich dlatego, że właśnie taka była decyzja. Taka była decyzja pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji, że jak on tak, to my tak. Tylko tak się nie robi biznesu. Tak się nie robi biznesu, no. Albo inaczej. Emocje są złym doradcą w biznesie. Więc po pierwsze porozmawiać, po drugie moim zdaniem po tej całej aferze, po tym wszystkim, jedynym sensownym wyjściem jest zostawić, bo na pewno ta etykieta jest wydrukowana w dużej ilości, zostawić etykietę taką, jaka jest, natomiast na kontrze zdecydowanie musi się pojawić informacja o tym, że piwo jest autorstwa Czesława Dziełaka. Tak to widzę. No jest jeszcze wyjście trzecie, czyli uniesienie się dalsze honorem i po prostu zrezygnowanie z Grand Prix. Zmienienie etykiet na Ciechan India Pale Ale, no i tyle. Muszę powiedzieć wam, że te argumenty o tym, że to jest kradzież receptury, też są bez sensu, bo Ciechan ma prawo z tej receptury korzystać. Ma prawo korzystać z niej do końca
do końca, jakby do następnego konkursu. Więc te takie o kradzież własności, to jest po prostu, to było po prostu nieładne, to nie było nieuczciwe, to nie było złodziejstwo, to nie była jakaś tam, nie wiem, to było nieeleganckie, nieładne. Moim zdaniem po prostu najlepszym wyjściem byłoby się dogadać tak, żeby obie strony były zadowolone, albo obie strony były przynajmniej nie czuły się pokrzywdzone. Czy to się uda zrobić? Wierzę, że tak. Wierzę, że tak. No właśnie dlatego, że te myśli naszły mnie w tych piekarach śląskich na pielgrzymce mężczyzn, na tym, że no, że człowiek błądzi, no. I właśnie dlatego, że to nie jest bezduszna korporacja, która by pewnych rzeczy się uszczegła, to człowiek jest w stanie się przyznać do błędu, jest w stanie powiedzieć przepraszam, jest w stanie powiedzieć mój błąd, może wyciągnąć rękę. No to leży w naszej jakby chrześcijańskiej mentalności. Oczywiście ona jest częstokroć wypaczona, ale myślę, że tak powinniśmy do tego podejść. Nie zachęcam do browaru Ciechan, do bojkotu browaru Ciechan. Zachęcam was do odrzucenia emocji też, bo tu wiele rzeczy też emocjonalnie zostało napisanych i przez wielu i obraźliwych też, niepotrzebnie. Zachęcam do postawienia sobie pytania, jak ja bym się zachował na miejscu pana Marka Jakubiaka, jak ja bym zareagował, jak ja bym się poczuł na miejscu Czesława Dziełaka, czy bym chciał dalej współpracować, czy bym nie chciał. I jakby postarajmy się jakby zacząć, nie wiem, od nowa. Też w kontekście na przykład kolejnych edycji warszawskiego konkursu piw domowych. Wydaje mi się, że okopywanie się na swoich pozycjach nie ma sensu. Czuję się trochę winny, że aż taka fala hejtu, no nie bójmy się tego słowa, bo tam też oprócz kulturalnych komentarzy, gdzie było na zasadzie nie podoba mi się etykieta, bo zniknęło imię i nazwisko Czesława Dziełaka, to był kulturalny komentarz, ale było też wiele bardzo niekulturalnych komentarzy i ocierających się o hejt, czy będących wprost hejtem, więc uważam, że ta fala hejtu miała oczywiście początek w moim filmie. I jest mi z tym źle. Jest mi z tym źle, bo nie to było moim celem. Więc chciałbym, żeby ten film był przyczynkiem do tego, żeby uspokoić emocje, spojrzeć na sprawę z drugiej strony i może będzie też impulsem jakby jakąś taką rzuconą, nie wiem, ideą, w jaki sposób z tego można wybrnąć, żebyśmy nie musieli żyć w podziałach takich, jakie dzielą Polskę przy na przykład sprawie polityki i tak dalej. Jesteśmy jedną wielką piwowarską rodziną. Jesteśmy ludźmi, którzy kochają piwo, nawet jeżeli jedni kochają to bardziej nachmielone, a drudzy kochają to mniej nachmielone, a produkują to nachmielone, bo klient tego oczekuje. Którzy dopiero może się przekonują do tego piwa mocniej nachmielonego i wierzę w to, że możemy współpracować piwowarzy domowi, browary rzemieślnicze i browary regionalne dla dobra przede wszystkim klientów, którzy mogą dostać dobre piwo. Myślę, że wielu z was zasmuciła decyzja, że od dzisiaj nie pije Grand Prix, bo jednak było dobre, tak? No i z tą w duchu chrześcijańskiego, prawda, miłosierdzia namawiam do pojednania, do pogodzenia się, do wybaczenia sobie, do poproszenia o przebaczenie. Tyle. Mam nadzieję, że sprawa się jakoś tam wyjaśni w pozytywny sposób. Cześć.